Oj, no siemano, tam jakieś takie pytania są odnośnie wywrotu przyczep i jak ten rozdzielacz elektryczny się sprawdza, czy tam jest możliwość siłownikami jednostronnego działania, sterowania i takie tam pierdoły, ale najpierw to za chwilę postaram wam się pokazać, bo zmieniłem już ten olej na UTO i po prostu będę miał możliwość teraz tą HW tutaj po prostu podpięcia, bo ona chodzi normalnie z tym farmtrakiem właśnie na UTO, tylko jeszcze muszę piasta tutaj tego RCW hydraulicznego przepłukać, że tutaj teraz podpiąłem i powinien stary olej Hipol po tych 60-tkach jeszcze, to nie wiem, czy dam radę to nagrać. To tutaj czwartą sekcją powinienem sterować i teraz to tam jest chyba do góry. O, wylatuje stary olej. Ale gnój. Ale syfu. No i teraz za chwilę już powinien ładny olej lecieć. Mam taką nadzieję bynajmniej. O, bardzo dużo. 5 litrów już mamy. Już chyba leci ok. Już leci czysty. Ale bardzo brudny. Tak, już leci ładny, czysty olej. Kurde, takie niby płukania. 5 litrów oleju, kurczę. Dobre poszło. Jeszcze tam pług mam do przeczyszczenia. No dobra, to chwilkę, ja przestawię ciągnik tutaj pod tą przyczepę i zaraz sobie porozmawiamy. No dobrze, więc mamy teraz podpiętą tą przyczepkę pod właśnie ten rozdzielacz elektryczny. Idziemy. Muszę drzwi pozamykać, żeby trochę ciszej może było. Chociaż ogólnie to telefon nie zbiera jakoś tak tragicznie tego dźwięku. No i tu macie te 8 wyjść hydraulicznych, plus tutaj mówię te dodatkowe pierdoły do silników hydraulicznych, nie? No czyli możemy tą przyczepę podnieść w ten sposób. I możemy również tutaj, ale no wiadomo, że do skrajnego punktu ona będzie szła, no bo to jest przeznaczone, ten dodatkowy przycisk, o, lampka już gdzieś tam gaśnie od czasu do czasu, jest przeznaczone, a bo tam łańcuch jest, no, jest to oznaczone po prostu przeznaczone do silników hydraulicznych, nie? No i jak sobie pykamy, to ona opada. No i wy się teraz pytacie, czy da się opuścić. No oczywiście, że da się opuścić, tylko w momencie opuszczania nie ma tutaj sekcji nurnikowej. Można by było oczywiście zrobić sekcję nurnikową, tak, czyli przetoczyć suwak, ale nie jest to zrobione, dlatego że ten rozdzielacz jest zrobiony, założony typowo do siłowników dwustronnego działania. Nie miałem w zamyśle moim, montując go, nie było potrzeby po prostu sterowania siłownikami jednostronnego działania, ponieważ do tego zostawiłem sobie tą sekcję oryginalną w oryginalnym rozdzielaczu. I teraz opuszczamy przyczepę. No i jak widzicie, ona opada. Tak? Ona opada, tylko co się dzieje? Puszczam. Widzicie? Aż ciągnik przygasa na małych obrotach. I ta przyczepa sobie powoli opada. No olej jest gęsty, bo jest zimny. Ale wszystko jest przeciążone. O, aż widzicie, jak on przygasa. Jest to możliwe. Jest to możliwe, ale obciąża to nam hydraulikę, więc jeżeli naprawdę chcemy w ten sposób sterować przyczepą, no i nie przeszkadza komuś to, znaczy mi ogólnie przeszkadza to, że obciążam napęd pompy hydraulicznej, pompę hydrauliczną, no i zawory, no nie po to remontujemy ciągniki, żeby jakoś nieświadomym swoim działaniem czy swoimi zachowaniami potem negatywnie, żeby to wpływało na żywotność tych elementów, więc w takiej sytuacji, jeżeli musiałbym go używać, no to wolałbym zgasić ciągnik i po prostu wtedy ten suwak się przesunie i ta przyczepa nam opadnie, tak? Dobrze, to ja ją teraz, znaczy no nie, no w zasadzie to jest chyba koniec tego filmiku, bo nie ma tutaj o czym więcej mówić. Jeżeli ktoś będzie przez siłę to robił, no to negatywnie to będzie, tak jak mówiłem, wpływało na napęd pompy, czy na samą pompę, na te frezy, które tam się znajdują. Ale no, jeżeli na upartego, no to jest to możliwe. No i w ten sposób to działa. A ja po prostu dlatego zostawiłem sobie oryginał tutaj, sekcję z właśnie tutaj na środku z tą pływającą, że wtedy jak
opuszczam sobie przyczepę, tylko robię pyki i gaz w podłogę i ogień, nie? Jak żniwa, nikt tam nie będzie gasił ciągnika czy czekał, tylko szybko ma ona opaść i tyle, nie? Nie wiem, czy tam jeszcze w ogóle to... No nie, no nie ma chyba o czym tutaj więcej mówić. Albo jeszcze pokażę, jak to tutaj wygląda, bo... Chyba, że wy nie macie sprężynek pozakładanych, bo tam takie sprężynki muszą być na podnośniku, które właśnie powodują, że ładnie tutaj ona, ta blokadka, nie, nam się... A zaraz to dogram jeszcze. Dobra, no to teraz przepinamy pod te dwa wyjścia oryginał. Tutaj są te nakładki takie zrobione na euro, ale jak mam jakąś starszą maszynę, no nie wszędzie mi się chce te końcówki wymieniać, bo niektóre przy 60-kach jeszcze pracują. Wiecie, to od sąsiada, to od kogoś tam nieraz coś trzeba pożyczyć, czy nawet sąsiadowi przyczepę, no to nie wszyscy są na euro, niektórzy są jeszcze, my tam mamy część maszyn na starych przyłączach, więc dlatego mam te, że tak powiem, przekładki tutaj z euro na zwykłe, czy tam, no nie wiem, na starego typu i z drugiej strony ze starego typu na euro, nie? A tutaj o tą to sobie używałem tylko do tego, żeby przepłukać hydraulikę w tych tam maszynach. Jeszcze pług mi został, ale to już chyba tam zostawię. Nie wiem, czy ja w ogóle będę go tam... Nie, plany są takie, żeby trochę mniej go używać, ale to zobaczymy. Dobra, to przypinam. No i teraz co? No teraz tym rozdzielaczem pyk ją do góry. No i jeżeli bierzemy na... Aha! Widzicie? Nawet jest ten, jest, o patrzcie, nie trzyma rozdzielacz, opada przyczepa, a nie, na początku nie, może oleju gdzieś tam nie było, myślałem, że opada, tak wyglądało jakby opadł, ale on nie był bardzo długo używany, to może dlatego. No i wtedy jak na tą pływającą, no to przyczepa nam opada, my możemy pompować gaz i już sobie zjeżdżać z pola na pełnych obrotach, a nie obciążamy hydrauliki. No a tutaj widzicie, o, biorę tutaj na dół, obroty spadają, a jak będę teraz gazował, no to strasznie obciążam tą hydraulikę. No wydawało, mi się wydaje i wydawało, słuchajcie, jak go jeszcze zgaszę, że to jest bardzo jasne, ale dosyć dużo tych komentarzy, jakichś takich pytań było, jakby to było niejasne, czego tam... Nie chce mi się po prostu, wiecie, znaczy nie chce mi się, może chce mi się, ale no nie starcza na wszystko czasu, żeby połączyć pracę, rodzinę, robienie filmików i odpisywanie na wszystkie komentarze, plus jeszcze jakieś inne, wiecie, remonty, problemy, no wiecie jaki jest, no. No, także tego. Także myślę, że to jest tutaj jasne. Były już jakieś tam małe problemy przez to, że był właśnie słaby olej wlany i trochę się ten rozdzielacz tam przycinał, ale ciężko powiedzieć od czego to było, bo takie kilka takich naprawdę ciekawych niuansów wyszło w ostatnim czasie po remoncie tego ciągnika. Myślę, że tam na bieżąco będę jakoś, znaczy może nie na bieżąco, ale będę się starał nie na bieżąco jakoś te filmiki tam dodawać, także myślę, że ten temat jest tu wyjaśniony. Trzymajcie się. Cześć.